przeżywając czas peregrynacji i nawiedzenia Matki Bożej w wizerunku jasnogórskim naszej parafii świętego Antoniego w Mińsko-Mazowieckim, doświadczamy tajemnicy pięćdziesiątnic. Jak żeśmy już słyszeli, nasz ksiądz proboszcz Janusz dzisiaj ma 50. urodziny, ale do tego za chwilę. Nie tyle, żeby mówić o Januszu, proboszczu, chociaż można dużo, ale dziękując mu za to, że na swoje urodziny zaprosił Matkę Bożą. I przy tej okazji możemy przywołać niesamowite bogactwa płynące z Biblii, jakie są wpisane w 50. rok jubileuszowy. Ale nie wiem, czy macie świadomość, że jest jeszcze jedna pięćdziesiątnica, a właściwie dwie. Pierwsza kalendarzowa. Dzisiaj jest 50. dzień peregrynacji Matki Bożej po naszej diecezji. 50. dzień. Ale z tym się wiąże ta tajemnica pięćdziesiątnicy w historii zbawienia, gdzie 50. dnia od zmartwychwstania Chrystusa Duch Święty stąpił na Maryję i na apostołów w wieczerniku. Zobaczcie, moi drodzy, czyż to nie jest również tajemnica i bogactwo, jakie Pan Bóg nam dzisiaj ofiarowuje, jakie zostało przypomniane w tej Ewangelii Nawiedzenia, gdzie Maryja przybywa do domu Elżbiety, jak zapisuje Łukasz słowa Elżbiety, że skoro tylko zabrzmiał głos Twego pozdrowienia, dodajmy, Maryjo, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie i Duch Święty napełnił. I zawołała, skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. I właściwie można zadać pytanie, które powinno być postawione każdemu z nas. Co my usłyszeliśmy i czego doświadczyliśmy, kiedy dzisiaj zabrzmiał głos pozdrowienia Maryi? Ten głos, o którym, jak wspomniał ksiądz proboszcz Janusz, chociażby płynie ze spojrzenia, z tego, że zaczęliśmy na siebie patrzeć. Co się poruszyło w naszym życiu? Jakie tajemnice Boga zostały przypomniane nam właśnie przez to spojrzenie, przez to nawiedzenie? Ostatecznie rzecz biorąc, w czym przejawiła się i została potwierdzona moc Ducha Świętego, który został nam już od dawna ofiarowany? Kiedy patrzymy i próbujemy rozważyć tę prawdę, to dla Elżbiety taką niesamowitą drogą pomocy w tym dostrzeżeniu mocy Boga i doświadczenia mocy Ducha Bożego było jej dziecko, Jan Chrzciciel, który się poruszył. Drogie mamy, wy najlepiej wiecie, co pojawiło się w waszym życiu, kiedy żeście uświadomiły sobie, że niesiecie nowe życie pod serce. Kim była wówczas albo od tamtego momentu w waszym życiu Maryja? Jakże wówczas ta cała historia zbawienia, to co było tajemnicą zwiastowania, to co już za niedługo będziemy przeżywali, świętując Boże Narodzenie, to co chociażby ta Ewangelia Nawiedzenia przypominała z tym poruszającym się dzieciątkiem. Co to wtedy oznaczało? Jakże było bliskie? Jakże potwierdzało, że te tajemnice takie bliskie, takie macierzyńskie jednocześnie niosą w sobie tak niesamowite dary Boga, tak niesamowitą moc Bożego Ducha? To jest oczywiście wielkie zaproszenie również i do was, ojcowie, mężowie. Może szczególnie ci, którzy tutaj, przed tym ołtarzem, żeście stawali razem ze swoją żoną i przywoływaliście mocy Bożego błogosławieństwa w łasce Ducha Świętego, aby On był tą więzią miłości i wierności, aby On był tą siłą, taką może delikatną, taką cichą, a jednocześnie taką wierną,
jak święty Józef dla świętej rodziny. To przecież też jest wielka okazja dotknięcia tych tajemnic Ducha. Dla każdego z nas, skoro tu jesteśmy, to jesteśmy dziećmi. To jest na pewno okazja od najmłodszych do najstarszych, aby doświadczyć, zobaczyć i przywołać, jaką moc Bożego Ducha Pan Bóg ofiarował nam w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej. To jest ten niesamowity dar, który dzisiaj ma wyjątkowo zajaśnić, z którego dzisiaj powinniśmy się cieszyć, który dzisiaj próbowaliśmy potwierdzić razem tutaj, śpiewając w tak ubogacający sposób przez naszą scholę, czy chór, hymn Magnifikat razem z Maryją. Oczywiście ktoś może powiedzieć słowa, wspomnienia, ale skoro tu jesteśmy i 50. dzień w naszej diecezji, ten cud łaski Bożej drogi przez Maryję się dokonuje. Zaświadczam wam to i zaświadczają na pewno wszyscy kapłani i tak wielu, którzy na poszczególnych stacjach, etapach, w tych już poprzednich 49 parafiach uczestniczyli w tym czasie. To jest ten moment, to jest to doświadczenie, że pozdrowienie Maryi wnosi błogosławieństwo i moc Ducha. Tą żywą obecność Boga, który ostatecznie rzecz biorąc nie pozwala człowiekowi przejść i powiedzieć, nic się nie stało. Bo dotyka, bo przemienia, bo odnawia, bo próbuje odbudowywać, próbuje doprowadzić do tego, aby właśnie to, co niesie ta tajemnica 50-lecia w Biblii dla historii narodu wybranego, aby się to dokonało. Dla Izraelitów od momentu wejścia do ziemi obiecanej za czasów Mojżesza i Jozuego ten 50. rok miał być czasem dziękczynienia, uwielbienia. Ale jednocześnie chociaż przywołajmy takich dwóch niesamowitych tajemnic, które są warte dzisiaj przypomnienia. 50. rok miał być czasem, jak to przedziwnie tam jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, że nie będziesz siał, nie będziesz niczego uprawiał, będziesz żył z tego, co ziemia ci przyniesie, ale dostatecznie mówiąc, na co żeś pracował przez poprzednie 49 lat. Skoro żeś włożył w to serce, skoro żeś temu się poświęcił, skoro każdego dnia, w każdy szabat, w każde święto Paschy i inne święta narodu wybranego, żeś dziękował Bogu, uwielbiał i przypominał. Żyj teraz tym. Ciesz się z tego. Zobaczcie, moi drodzy, jakże to jest niesamowita tajemnica czasu nawiedzenia. Tak jak wspomniałem, ksiądz proboszcz Janusz nam trochę to zafundował, żebyśmy w taki sposób spojrzeli nie tylko na jego życie, ale na swoje życie. Abyśmy potrafili dzisiaj spojrzeć z wdzięcznością. Abyśmy potrafili też zobaczyć z całą uczciwością i szczerością, jakie są owoce. W jaki sposób dzisiaj możemy Bogu dziękować za to, co niesiemy w tych naszych duchowych dłoniach, stając przed Matką Bożą. Tak jak kiedyś może, wracając do domu, mama zapytała, a chodź i powiedz mi, co żeś dzisiaj robił? Nieraz były dziury na kolanach, nieraz były trochę ubrudzone ręce, nieraz może jakiś siniak, szczególnie u chłopaka, ale nie tylko. A nieraz może jakieś inne wspomnienia i lęk. Czy ktoś już nie powiedział o czymś, czego powinienem się wstydzić, a mama już o tym wie? Ale nieraz, zapewne i ten moment, kiedy nie wiedzieliśmy, jak z radości wypowiedzieć to, co nam się udało, to, co żeśmy osiągnęli, i wtedy mieliśmy taką niesamowitą wspólnotę radości i szczęścia. To jest również droga i czas,
które mamy i możemy przeżyć teraz. Ale jednocześnie rzecz biorąc, ten 50. jubileuszowy rok w narodzie wybranym niósł jeszcze jedno doświadczenie. Mianowicie to wszystko, co Pan Bóg na początku ofiarował kolejnemu pokoleniu, kolejnemu rodowi, miało wrócić do Niego bez względu na to, co przez 50 lat się dokonało. Sprzedane, pożyczone, udostępnione, zagubione. Miało wrócić, ale w tym tak naprawdę była wpisana ta niesamowita prawda. Zobacz, w jaki sposób zostałeś obdarowany przez Boga. Nieś to na nowo, z całą troską, z całą odpowiedzialnością, z radością. I czyż dzisiejsza Ewangelia o Kanie Galilejskiej właśnie tej prawdy nie przypomina? Tam doświadczenie i tajemnica małżonków wchodzących w swoje życie małżeńskie. W pewnym doświadczeniu, w pewnym trudzie, może jakimś niepokoju, na pewno niektórych. Ale przede wszystkim z obecnością tylu ludzi i zasadniczo z tym niesamowitym darem obecności Maryi i mocy, cudownej mocy Jezusa Chrystusa. Tak jak już tutaj wspominałem, różne życiowe tajemnice. To jest czas, żebyśmy potrafili wspomnieć te dary, które Pan Bóg nam ofiarował w każdym z sakramentów, w tych, które przyjmowaliśmy i przyjmujemy tylko raz, ale i w tych, które powtarzamy, jak chociażby ta Eucharystia. Kolejna, ale jedyna, niepowtarzalna. Na ten dzisiejszy wieczór, na ten czas, na historię, tajemnice, intencje, przeżycia, jakie dzisiaj niesiemy. To jest na pewno ta niesamowita prawda, aby również, tak jak tam, na weselu w Kanie, jak zaznaczył Jan, była Maryja i zaproszono Jezusa i Jego uczniów, aby przywołać ten moment, gdzie Matka była i jest. Wtedy, kiedy podejmujemy modlitwę różańcową i inne formy duchowej naszej więzi z Matką Bożą i te różne tajemnice, w których ona się objawia. Kiedy przedwczoraj, właściwie 3 dni temu, byliśmy w Rudzienku, aby tam powitać Matkę Bożą. I kiedy żeśmy prowadzili obraz do kościoła, parafianki zasadniczo zaczęły śpiewać tę pieśń na powitanie Matki Bożej, jakże nam bliską i znaną. Mnie na pewno. Myślę, że nie tylko mnie. Wpisano w doświadczenia przecież naszych parafii, kiedy Maryja w wizerunku częstochowskim peregrynowała od domu do domu. Przychodziła, czekaliśmy, przepisywaliśmy kolejne zeszyty z tekstami, żeby wystarczyło. Kiwacie głowami, wiecie o czym mówię. I ta pieśń, która, jak to zaznaczył ksiądz proboszcz, ma tyle zwrotek, że aż trudno doczekać ostatniej. Ale jednocześnie pokazująca, że czas się wtedy nie dłużył, że człowiek nie rezygnował wtedy z tego, co było darem Matki. I dzisiaj, moi drodzy, przywołując te wszystkie refleksje, stajmy z tą ufnością i nadzieją, że również i dla nas tutaj dzisiaj dokonuje się ten cud wejścia Maryi, Matki, która pozdrawiając nas, napełnia nasze serca nadzieją i przywołuje i wnosi moc Ducha Świętego. To jest ten na pewno również i czas, abyśmy wsłuchali się i w te słowa, które wypowiedziała w Kanie, abyśmy wykonali wszystko, cokolwiek powie jej Syn. A On może i dzisiaj do nas powie: napełnij stągwie wodą, a potem zanieś to teraz staroście weselnemu. Tam w Ewangelii nie ma, ale można byłoby dodać i zaufaj mi, że starosta wcale się nie zorientuje, że to jest woda. Bo skoro tam będzie Chrystus, skoro w tym będzie zawarta nasza refleksja i posłuszeństwo dla rady Matki Bożej, ta
Tam zawsze będzie cud Bożej obecności, Bożej przemiany, Bożego zwycięstwa.